For international science, Discovery has cleared the tower. Dzień dobry, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Woody i pan sąsiad, który idzie mi ewidentnie mnie pobić. Więc zaczynamy naszą zabawę od zbierania rzeczy. Sąsiad będzie teraz tutaj wszędzie wędrować. O nie! Dobra, nieważne. Spróbujmy ponownie. Bo to już się bardzo pięknie zapowiada odcinek, szanowni państwo. No dzisiaj trzeci sezon. Jak widzicie, mamy więcej tutaj rzeczy. No właśnie, to teraz panie Woody, żebyś pan niczego nie zepsuł, to idziemy nieco wyżej. Mamy też kolejne pokoiki, niestety naszym i coś okropnego, co zrobił sąsiad. Oczywiście spokojnie pomścimy te zwierzątka biedne. To mamy niestety kolejne biedne zwierzątko pod dachem tego pana, jeśli można to tak nazwać. Dobra, chwilowo trochę spowolnimy sąsiada. Żeby poszukać tutaj rzeczy. Trzeci sezon, mam nadzieję, że wszystkie pułapki pamiętam, bo lecę na żywca. Więc pewnie nieraz będzie cięcie jakieś. No ale dobra, no co my mamy? Mamy tu łopatę, to pewnie będzie potrzebna tutaj do zgnięcia ziemi. Nóż pewnie tutaj będzie. O, dobrze, dobrze myślałem. A najwięcej roboty będzie tutaj, więc zaczniemy od dołu. Ale najpierw to my zbierzmy pułapki. Dobra, tutaj sobie siedzi i robi pranie w końcu śmierdziel. Więc, dobra. Teraz rozetniemy odkurzacz, żeby nie mieć później roboty. Za dużo. O, przy okazji będzie. Jak znalazł materiał. Dobra, Woody, szybciej, szybciej. Dobra. Aha, dobra, to musimy wziąć proszek do prania. Skądś musimy wytrzasnąć. W lodówce nic nie będzie, a skądś musimy wytrzasnąć coś, żeby tutaj ma na śmieci, żeby on tutaj posprzątał. No dobra. To co? O, zaczynamy naszą zabawę z panem sąsiadinio. Prawdopodobnie... Kurczę. Dobra, Woody, szybko, szybko. Chociaż w sumie już możemy zacząć się bawić. Troszeczkę sąsiad będzie elektryczny, że tak powiem. Dobra. Tutaj załadujemy sobie butelkę po winie. I tak, i tutaj. Bardzo pięknie. Dobra. Teraz idziemy szybko tutaj do łazienki, bo on już idzie zabrać swoje ciuchy do prania. A dobra, na szczęście nic tu nie ma. Prawdopodobnie trzeba będzie tutaj... Okej, dobra. Tutaj ziemię trzeba będzie tutaj wykopać w takim... Znaczy no... no, wiecie o co chodzi, no co ja będę tłumaczyć. Dobra. Teraz... Będziemy na razie się przypatrywać temu, co się sąsiad robi. Albo w sumie poczekajmy jeszcze. Dobra. No i pułapka numer jeden. No i pięknie. Dobra. A, dobra. Wywrócił się. Tak, wywrócił się. Muszę poczekać, że sąsiad rozwieś. A, dobra. Okej. Okay. To już pamiętam. No to pozostało nam się przyglądać za sąsiada. Czerwone koszuleczki. Mhm. No co, sąsiad? Bardzo ładna koszulka, no ja bym jej nie nosił. Dobra, dużo takiego śmiechu chichu sztucznego. Pewnie się... Większość z was zastanawia, dlaczego się nie śmieje, bo tak jak mówiłem, no... Tą grę wielokrotnie przeszedłem. Dobra. Żeby sąsiad się szybciej powkurzał. Czekajcie, najpierw on musi tutaj... ponaprawiać i tak dalej. Dobra. I teraz przynajmniej rage mu szybko nie spadnie. No, troszeczkę musieliśmy powkurzać jego psa, ale przynajmniej mam nadzieję, że... Kurde, nie zdążyliśmy. No cóż, trudno.
Liczyłem na większy rage. Myślałem, że będzie szansa, no cóż. Na pewno. To się jeszcze będzie miał okazję powkurzać. Dobra. No to dawaj, byczku. Okej, okay, dobra, dobra, niech tylko... Okej, okay, i się chowamy. I to już właściwie ostatnie etapy. Dobra, chyba wygląda na to, że większość rzeczy z odcinka pamiętam. No cóż, panie sąsiedzie, o, taką też bym nie nosił koszuleczkę, więc... No. A zaraz rybki zjedzą sąsiada. Dobra. Schował się? Dobra. No, niestety nie zauważyli, nie widzieliście, jak go rybka zjadła, ale cóż, trudno. No, za to teraz ostatni nasz etap. Dobra, mogę sobie rage'a tutaj zrobić. O, trudno. Zanim dojdzie, to zanim przyjdzie tutaj, to... A w sumie... No i bardzo pięknie. No w sumie no szybko przyszło, bo w prawie w 3 minuty. Dobra, następny... No to panie sąsiedzie, teraz to no panu pokażemy. Co to jest jogging? Fury jogging. Lecimy kolejny odcineczek. Nasz sąsiad będzie się... Będzie bardzo aktywny fizycznie w tym odcinku. Będzie śmiesznie. O, 10 pułapek w tym odcinku. Okej, okay, dobra. Nie wiem, gdzie on będzie szedł. O, widzę, że dalej będzie dokarmiać rybki. Najgorszy chyba będzie odcinek, gdy będzie naprawy robić. O. W sumie po co to znaczy? No niby teraz ktoś by powiedział, po co spoileruje ZFox? Spoileruje, bo tą chyba grę nie... Dużo osób już przechodziło. No ale dobra. Dobra, idzie odłożyć książkę od jogi. Teraz pójdziemy tutaj. On będzie łazić po wszystkich pomieszczeniach oprócz balkonu i łazienki. Więc... O Jezu, nie. Dobra. Dobra. No, zapomniałem, że tu pies jest. Kurde. I książki nie odłożył. Oczywiście. Ech. Najpierw zbierzmy pułapki. Potem się weźmiemy za ewentualne... znaczy najpierw weźmy się, no, za zbieranie tych rzeczy. Kurde, dobra. No nie zdążył. No tak myślałem. Ech. Dobra. No, będzie dużo montażu w takim razie, chyba. Chyba, że zrezygnuję z montażu. Okej. Okay. Dobra, iść sąsiadinio. My już się tutaj... Bo my chcemy się przedostać na samą górę, a pan nam to nie umożliwia. Tu wiele fajnych rzeczy jest. Tutaj sąsiad będzie... A w sumie domyślicie się, co tu będzie. Aha, jeszcze on musi sobie poskakać. No pięknie skaczesz po prostu za je... No. Och. No dobra, to... A, jeszcze rowerek. Nie sąsiad, a potem i tak pójdzie po szejka i to mu nic nie da. No cóż. Dobra, to sobie teraz idziemy na górę, bo on teraz idzie robić sobie muły. Jak cokolwiek to znaczy. Znaczy, no. W jego przypadku to chyba wiele znaczy. Dobra, o, tym razem tutaj nie ma nic. Jak to? Dobra. Idziemy tutaj. O, tutaj będzie książka do jogi. Znaczy, no, książkę dla... Znaczy... Nie wiem w sumie, co to jest. Książka o węzłach, przepraszam. Tak mi razie się pomyliłem. Dobra, to zacznijmy tak jak wcześniej. Od góry. Czekajcie, czy ja mam wrotki? Mam wrotki. Dobra, to teraz pan sąsiad sobie pójdzie... O, tutaj sobie poskakać. Na skakance. To, że dwie niech będą sobie... A.
Wiem, Woody, że ty chcesz mu podłożyć. My też bardzo dobrze wiemy, co ty chcesz mu podłożyć. Okej, okay. No dobra. Pies się obudził, ale to nas nie interesuje teraz. No i idziemy teraz mu trochę podpisywać sprzęt do ćwiczeń. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj. Czemu to się cofa? No to sąsiad będzie miał na planie ćwiczenia niezapomniane, nie? Oczywiście tutaj mu podniesiemy ciśnienie, więc może muły będą lepsze. Tutaj sobie... No, sami wiecie co. Dobra, podejrzewam, że to wszystko. Teraz mu trochę zmodyfikujemy. O, bardzo pięknie pan ćwiczysz. Normalnie ja bym tak nie ćwiczył. No dobra, to teraz pora iść na górę, nie? Ale zaraz będzie tutaj coś pięknego. Zadzieje się, tylko niech pan sąsiad odłoży, jakże są... No, jeszcze trampolina. Trzeba będzie szybko uciec, bo... domyślacie się, co się stanie. O, no dobra, pochopsałeś sobie pan to teraz, idź tutaj pan na rowerek i siema. A my idziemy nieco wyżej. Dobrze, Woody, musisz być cierpliwy, pan sąsiad jest bardzo powolny. Trzeba go docenić za to. Dobra, no to co? Jedziemy, nie? O Jezu. Dobra, widzę, że Woody już rozwalił. A... Tak, pan sąsiad miał wycieczkę na dół. Nie jedną wycieczkę będzie miał w swoim życiu tutaj. No, dobra. Teraz jeszcze o, tutaj tak ładnie. Pyk. Dobra, jeszcze niech się napije. Okej. Okay. No my sobie możemy iść na balkon, bo na balkonie go nie będzie. A mam nadzieję, że to chyba wszystkie pułapki, jakie tu zrobiłem. Dobra, skakankę zmodyfikowałem. Będzie... Sąsiad dozna niezapomnianych wrażeń. Proszę, oglądamy. Aż on jest ślepy, że nie widzi tych rzeczy. Nie? Dobra, o teraz... Wie pan, to jest do poprawienia... mułów. Jak coś nie polecam nikomu bawić się prądem. To niebezpieczne. O, tutaj oczywiście dla... robimy to sąsiadowi już od kilku odcinków, bo chodzi o to, że musi mieć jakoś wysportowane nogi, bo jak widzicie ma tylko rowerek, ale no bieżni nie ma, no to coś trzeba z czymś zastąpić. Więc godnie pomogliśmy sąsiadowi naszemu. O. Tu oczywiście z takim rozmachem. Dla poprawienia kondycji rąk, żeby nie bolały. Jakoś tak, oś. No dobra. To pora na kolejną zabawę. Tutaj niestety mu rejs spadnie. To jest niestety już tak zrobione. Chociaż... A nie, zdążyliśmy. No i fajnie. Się pan zaplątał trochę. No dobra, to szósta. Siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Dobra, mamy wszystkie pułapki już gotowe, więc wystarczy nam tylko oglądać, co takiego pan sąsiad robi. No dobra. O, no to tak było też w poprzednim odcinku. Trochę zmutowana ryba. No, no dobra, to teraz, szanowni państwo, no, pokaz nowoczesnej sztuki jogi. Teraz to będzie joga... wersja takiej, której nikomu nie polecam. Ale sąsiadowi można polecić. Pięknie. Łez. Ciebie gałka nie jest naprawdę. Aż mnie z nosie zaczął spędzić. Taki jesteś gałgan, kurde. No dobra, to idź pan teraz sobie poskocz na trampolinie, a rage panu i tak zniknie. No dobra, to co? I belly fuck and fly, panie sąsiadinio.
wiele razy się uśmiałem przy tych pułapkach, więc może nie po czym nie udajesz mnie. Okej, dobra. Troszeczkę ała. Tak troszeczkę, tak minimalnie. Okej, dobra. No to co? Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przeszliśmy dwa odcinki, co prawda, ale no widzicie, no nie da się dłużej tego przechodzić, bo program do montażu i tak dalej. Dziękuję za oglądanie. I co? No i do następnego odcinka. Pa, pa!